Cześć, witajcie z tej strony Grid. Od dłuższego czasu wspominałem o tym, że chciałbym zapalować sobie na frachtowiec piratów. Fakt faktem, trochę mi będzie szkoda mojego wentatora, ponieważ mieliśmy go wymaksowanego. Wszystkie rozszerzenia technologii, tą technologię jaką miałem, na wszelki wypadek wyjąłem, ponieważ wydaje mi się, że technologia nie przechodzi z frachtowca na frachtowiec, więc byśmy ją stracili. A no, jest tego trochę, no i szkoda byłoby tego całego czasu, który poświęciliśmy na jej farmienie. Także no, zostawiłem go tylko z tym, z czym musiałem go zostawić, napędem hipernapędem frachtowca. I na wszelki wypadek zostawiłem tutaj jakieś pastylki stworzeń, ponieważ powinno to wymusić opcję przeniesienia ekwipunku. Mam nadzieję, że wszystkie kontenery, rozmieszczenie bazy i tak dalej zostanie przeniesione na nowy frachtowiec. Także co, no dzisiaj wymieniamy naszego Imperiala klasy Ventator. Mam nadzieję, że na krążownik piratów. Oby się udało. Tutaj taka mała dygresja. Spójrzcie, na ile wysoko udało mi się umieścić bazę. Praktycznie jest na jednej wysokości z anomalią. Ale dobra, wracając do tematu frachtowca piratów. Na początek może jednak kilka podstawowych informacji. Jak wiecie, frachtowce dzielą się na dwa typy. Frachtowce systemowe, które są banalnie proste do zdobycia, po prostu musimy je zakupić. Ewentualnie, jeżeli to jest nasz pierwszy frachtowiec, no to po jego obronie dostaniemy go za darmo. Pamiętajcie, że tylko pierwszy jest za darmo frachtowiec systemowy. I pojawiają się one praktycznie co chwilę gdzieś w kosmosie, czy to koło stacji, czy też koło planet. Spokojnie możemy do takiego podlecieć, sprawdzić jego klasę, jak nam się podoba, kupić. Drugim rodzajem frachtowców są frachtowce imperialne, czy jakie nazwać. No ja je nazywam imperialnymi, może zostańmy przy tym nazewnictwie, żeby nie mieszać. No i jeśli chodzi o frachtowce imperialne, no mamy trzy rodzaje. Pierwszy to jest Ventator, ten, którego widzieliście na początku, który ja posiadam. Drugim jest frachtowiec strażników, który się pojawia na koniec każdej bójki ze strażnikami w kosmosie. No i teraz jakiś czas temu dołączył do nich frachtowiec piracki. W zasadzie ten piracki frachtowiec chyba bym traktował jako osobną klasę, ale mimo wszystko wielu ludzi zalicza je do Imperiala, więc może przy tym zostaniemy. Teraz, jak zdobyć frachtowiec imperialny? Niestety musimy spełnić do tego kilka wymogów. Pierwszym z nich i podstawowym, jeżeli ruszamy na jakiekolwiek polowanie przedmiotów w świecie No Man's Sky'a, jest pamiętanie o tym, żeby wyłączyć multiplayer. Wielu z was się pyta, po co w ogóle to robić. Chodzi o to, że przy wyłączonym multiplayerze gracie jakby na wanilii. Te wszystkie rzeczy, które domyślnie zostały umieszczone w No Man's Sky'u, one są na swoim miejscu. Jeżeli byście mieli ten multiplayer włączony, istnieje ryzyko, że ktoś by tą rzecz zabrał i wy, lecąc na konkretne koordynaty, znaleźlibyście już coś innego. Drugim warunkiem jest cooldown. Pomiędzy jedną bitwą o frachtowiec, czy też misją ratunkową, bo teraz to się chyba tak nazywa, a drugą muszą minąć co najmniej 3 godziny. Wy musicie mieć co najmniej, być co najmniej 3 godziny w grze i wykonać, jeżeli się nie mylę, 5 skoków warp. Czyli jeżeli, załóżmy, w tej chwili skończyłem swoją bitwę o frachtowiec, czy też tam rescue mission.
to następną bitwę dopiero będę w stanie wywołać za 3 godziny. Nieważne ile set razy bym skoczył, te 3 godziny muszą minąć, żeby w ogóle doszło do kolejnej rescue mission. Także pamiętajcie o tym cooldownie, ponieważ ja pamiętam, jak próbowałem zdobyć właśnie swój pierwszy frachtowiec, to wykonałem, nie wiem, tych skoków koło 50, a zupełnie zapomniałem właśnie o cooldownie, który jest między bitwami, między jednym rescue mission a drugim. No i trzecim warunkiem, jaki musicie spełnić, jest włączenie walki w kosmosie. Jak sobie w ustawieniach trudności zjedziecie do ustawień walki, walka w kosmosie. Minimum zalecałbym ustawić wam na standard. Dlaczego? Nie wiem, czy na minimalnej da się wywołać rescue mission. Dlatego standard lub, jeżeli lubicie wyzwania, to wrogi. Ale to dopiero sobie włączymy we właściwym miejscu. Teraz, nim jeszcze gdziekolwiek skoczyliśmy, wyłączcie to. Póki nie skoczyliśmy do właściwego miejsca, walkę w kosmosie zróbcie brak. I za chwileczkę wam wytłumaczę dlaczego. Skoczymy tylko do właściwego systemu, wejdziemy na mapę galaktyki, wtedy wam wyjaśnię, dlaczego kazałem wam wyłączyć walkę w kosmosie. Tutaj na szybko dodam, ponieważ zapomniałem o tym wspomnieć. Oczywiście naszego frachtowca będziemy poszukiwać w galaktyce Euklidesa, czyli pierwszej startowej galaktyce, w której jesteśmy. Lądujecie na planecie Rizle D-19. Jeżeli to będzie ta planeta, to znaczy, że jesteście we właściwym miejscu. Jest ona toksyczna, także proponowałbym dość szybko się wynieść do statku. No i lecimy w kosmos. Jak widzicie, kilka bajek się tutaj znalazło, więc nie jesteśmy pierwszymi, którzy to miejsce odwiedzają. No i obiecałem wam wyjaśnić, dlaczego kazałem wam wyłączyć tą nieszczęsną walkę w kosmosie. Już wam mówię. W tej chwili jesteśmy w systemie, w którym chcemy walczyć. Diles to jest system, w którym chcemy wywołać bitwę o frachtowiec, czy też rescue mission, jak zwał, tak zwał. I istnieje ryzyko, że mamy spełnione oba warunki do wywołania bitwy w kosmosie, czyli że tam warpowaliśmy sobie ileś razy plus ileś czasu graliśmy bez tej bitwy o frachtowiec. Istnieje prawdopodobieństwo, że jeżeli byśmy sobie, weźmy się zbliżmy trochę, która tu jest najbliższa, ta gwiazda, że jeżeli byśmy teraz skoczyli do systemu obok, byśmy wywołali tą bitwę. Dlatego właśnie kazałem wam wyłączyć, to jest taki safe switch, nie? Zabezpieczenie, żeby po prostu przypadkowo się nie zdarzyło, że tą bitwę wywołacie. Także skaczemy sobie do systemu obok, wciąż na wyłączonej walce w kosmosie. Dość ważne jest też to, żebyście zwrócili uwagę, czy system, do którego skaczecie, posiada stację kosmiczną, ponieważ są one niezbędne do wykonania naszego planu. Także zasuwamy na stację kosmiczną. Nieważne, czy to jest piracka, czy to jest zwykła, czy to jest opuszczona, to naprawdę nam w żaden sposób nie robi, nie? I teraz
Zmieniacie poziom trudności i włączacie walkę w kosmosie. Siłę przeciwników zróbcie sobie spokojnie na standard, czy też słabą. Walka na powierzchni nie ma dla nas żadnego znaczenia. Walka w kosmosie. Teoretycznie trochę poczytałem i na minimum też powinna wam wyskoczyć walka Rescue Mission, walka o frachtowiec. Aczkolwiek nie mam do tego zaufania i ja tutaj wybieram sobie standard. W zasadzie walkę na powierzchni mogłem zostawić też na wrogim, ale tak jakoś odruchowo mi się wszystko zmieniło. Także w tym momencie włączacie sobie walkę w kosmosie na minimum standard lub wrogi. No i wysiadacie ze statku, żeby stworzyć punkt zapisu, czy też punkt odtworzenia, jak to się tutaj nazywa. I ruszamy w dalszą drogę. Teraz bardzo istotne jest, żeby nie skakać w tej chwili do systemów, którym chcemy wywołać walkę. Skaczemy sobie dookoła niego. My tutaj mamy zadanie dość proste, ponieważ jak widzicie, systemy, które odwiedziliśmy, mają nazwy. Więc wiemy, gdzie byliśmy, wiemy, gdzie skakać. Skoczmy sobie, nie wiem, do czegoś w pobliżu. Dość blisko jest Fikite. Także w razie czego z Fikite'a będziemy mogli do Dilesa skoczyć. Czemu nie skaczemy do Dilesa? Może będziemy mieli farta i może ta misja ratunkowa nam się pojawi. Ale może tego farta nie będziemy mieli i pojawi nam się dopiero jak będziemy wyskakiwać z tego systemu. Dlatego póki co skaczemy jakby dookoła. Możemy na przykład sobie między tymi dwoma tylko skakać. Między tym Anglis Sobl, w którym teraz jesteśmy, i Fikite. Intrygująca nazwa. I teraz, jeżeli wywołamy bitwę w kosmosie, będziemy musieli wczytać punkt odtworzenia i skoczyć do właściwego systemu. Jeżeli tej bitwy nie wywołamy, zaraz zresztą się okaże, a nie ma tej bitwy. Jeżeli tej bitwy nie wywołamy, lecimy na stację i robimy zapis. Ja tutaj nie wiem dokładnie ile skoków wykonałem, więc minimalnie tych skoków będziemy musieli zrobić 5. Chyba że też czas gry jakoś mnie to ogranicza. Może w ekspedycji weźmie te bitwy z ekspedycji pod uwagę, ale nie wydaje mi się. No jeszcze tutaj chcieli nam spuścić łomot. Lądujemy. Tworzymy punkt odtworzenia, wsiadamy do statku i lecimy skakać dalej. I tak jak mówiłem, spokojnie możemy sobie wybrać system, w którym byliśmy już, czyli ten Anglisobl. Możemy bez problemu skakać sobie po prostu między tymi dwoma systemami, żeby wymusić bitwę właśnie o frachtowiec. No i mamy bitwę frachtowiec. Także co teraz robimy? Wchodzimy w opcję i przeładuj punkt odtworzenia robimy.
Dlaczego nie braliśmy udziału w tamtej bitwie? Ponieważ nie chcemy w tamtym systemie. Po to robiliśmy sobie save'a, żebyśmy właśnie mogli się cofnąć. Teraz wiemy, że nasz następny skok wywoła bitwę o frachtowiec. Także wiemy, że będziemy musieli skoczyć do systemu, w którym tą bitwę chcieliśmy wywołać. Czyli skaczemy do Iles. I zobaczcie, gdybym wtedy skoczył z Angus za pierwszym razem do Diles, to bitwa by nas zaskoczyła Angus i byśmy byli ugotowani, bo nic byśmy z tym nie zrobili, nie? Bo byśmy utknęli w Diles z wiedzą, że następny skok to będzie bitwa o frachtowiec i no nie będziemy jej w stanie wywołać w Diles, ponieważ w Diles już jesteśmy. Dlatego nie skaczemy, jak próbujemy to zrobić, te 5 warpów, nie skaczemy do układu, który ma być walka, w którym chcemy walkę. Do niego dopiero skaczemy, kiedy jesteśmy pewni, że ta walka będzie. No i jak widzicie, mamy bitwę, mamy frachtowiec piratów. Ja teraz na chwileczkę spauzuję i będziemy go lać. No i teraz kwestia rozwalenia samego niszczyciela piratów. Koły są przynajmniej 2. Jeżeli chcemy go zniszczyć, no ale nie chcemy. Ale jeżeli chcemy, ja zawsze wtedy zaczynam od silników, żeby nie uciekł. Rozwalam mu silniki, nie będzie on wtedy w stanie wejść w warpa i nam zwiać. Później rozwalam jego osłony, wieże i ogólnie go niszczę. No ale my tutaj nie chcemy go niszczyć, więc zobaczymy, czy się w taki sposób podda. Ponieważ dużo poradników mówi, żeby wpierw zniszczyć jego wieżyczki laserowe, a dopiero później, kiedy dostaniemy informację, że próbuje on uciec, żeby zabrać się za silniki. My to spróbujemy zrobić od dupy strony i się upewnimy, żeby nam nie zwiał, a dopiero później spróbujemy zniszczyć jego wieżyczki. Zobaczymy, czy też się podda. I zaczynamy od silników. Pamiętajcie o tym, że no, ma ono osłonę, więc musimy wlecieć pod nią, żeby się dobrać do jakby jego wnętrza. Teraz weźmy się, zajmijmy wieżyczkami, które tutaj robią kuku w flocie. Jeszcze z czegoś tu strzela. O, tego nie zauważyłem. Wleciał prosto w nie, nie? By była trochę lipa. Stało jeszcze jedno. Biegniemy stąd. No i pięknie. Frachtowiec się poddał. My możemy na nim wylądować. Wykryto sygnał SOS. Piracki kolos się poddał. Teraz. Dobre jest to, że wysiadając na frachtowcu nie robi nam zapisu. Także sobie sprawdzamy jego klasę.
No powiem wam, całkiem nieźle, nie? Na dzień dobry, A-klasa. No niestety nas nie interesuje A-klasa, tylko nas interesuje S-klasa. Także nie wczytujcie autozapisu. To jest bardzo ważne. Wczytujcie zawsze przeładuj punkt odtworzenia. Niestety kiedyś było to łatwiejsze, w tej chwili musimy każdorazowo z nim walczyć. Wcześniej było tak, że po prostu poleciliśmy sobie na stację kosmiczną i wylatywaliśmy z niej, sprawdzaliśmy, nie ten, wczytywaliśmy save'a, wylatywaliśmy ze stacji, sprawdzaliśmy statek. Teraz musimy niestety każdorazowo walczyć. Także wczytaliśmy zapis, który utworzyliśmy w układzie wcześniej, czyli jeden skok przed walką z kolosem. Czyli bierzemy mapę i skaczemy do naszego układu ILES, w którym chcemy walkę z naszym kolosem. No i powtórka z rozrywki. Dla świętego spokoju, żeby nam nie uciekł, jeżeli macie ciut słabszą broń, jeżeli zdarza się, że wam kolos ucieka, w pierwszej kolejności zajmijcie się jego silnikami. Jak widzicie, też działa ta metoda. Warp został zablokowany. A my się zajmujemy teraz wieżyczkami. Trochę brakuje mi tutaj porządnego sterowania, jeśli chodzi o statek, czyli wznoszenie się, opadanie. No ale ja wiem, że troszeczkę się czepią, nie? Dobra, zostało nam ostatnie działko, którym się zaraz zajmiemy. Działko rozwalone. Kolos powinien się poddać. O, o jednym zapomnieliśmy, zobaczcie. Niedopatrzenie moje. Przestało strzelać na chwilę i go nie zauważyłem, nie? Ale dobra. Sprawa ogarnięta. Jest, kolos się poddał. Także lecimy do hangaru. I ponownie lądujemy i sprawdzamy jego klasę. Wysiadamy, włączamy skaner. Ponownie klasa A, no powiem wam. Nie, nie poddam się, będę zrobił to tak długo, aż znajdę eskę. No ale no oczywiście nie musicie tego oglądać. Po prostu w tej chwili ponownie wczytuję save, ponownie go rozwalam, ponownie sprawdzam klasę. Robię to tak długo, dopóki nie trafię na eskę. No i będziecie widzieli, że godzina autozapisu będzie wam się tutaj zmieniać, ponieważ za każdym razem później będzie ten autozapis się robił, kiedy traficie na kolosa. No ale wy wciąż czytujecie jeden i ten sam punkt odtworzenia. Pierwszy, który zrobiliście. No i witam z powrotem. Troszeczkę to zajęło. Ale mamy. Frachtowiec S-klasa. 34 plus 20 miejsca. Wiadomo, będziemy musieli nad tym popracować. No ale to nie jest nieistotne. Coś wam tylko pokażę. Jak widzicie, mój punkt odtworzenia, który stworzyłem przed tą walką, jest o 21.18. W tej chwili mamy 22.07. Czyli tak naprawdę zdobycie frachtowca piratów S-klasy w tym konkretnym systemie zajęło mi niecałą godzinkę. A w sumie powiem wam, że
może nawet i szybciej bym trochę to ogarnął, gdybym po prostu bardziej się skupił na niszczeniu tego kolosa, a nie oglądaniu filmu. No ale szacunkowo powiedzmy, że w godzinę spokojnie, bez jakiegoś tam ciśnienia i presji da się ogarnąć, nie? Temat. I tutaj jeszcze jedna sprawa jest bardzo istotna. Ponieważ imperiale są diablo drogie, tam w setki chyba milionów szło. Kilkadziesiąt milionów kosztował imperial. Tutaj możemy go przejąć spokojnie za darmo i nie wydać ani złotówki. Jego koszt to 58,740 miliona, których nie musimy na niego wydawać. Zajebiście wygląda ten kolos. Mógłby być trochę jeszcze większy, nie? By miał tam jakieś dodatkowe... Nie wiem, moduły, ciut dłuższy, żeby był. Chociaż i tak wygląda świetnie, nie? Jest po prostu genialny. Dodatkowo, coś o czym wam nie wspomniałem. Ten kolos posiada 4 super doładowane sloty obok siebie. Weźmy, porównajmy do naszego. No, wiadomo, mój tutaj jest ulepszony maksymalnie, bardzo mocno rozwinięty. Przez co no, kolos jest ciut gorszy, ale przy frachtowcu tak naprawdę nie robi to jakiejś tam wielkiej różnicy, ponieważ nie jest to statek, którym walczymy na tą chwilę, nie? A i tak sobie go jakąś małą chwilkę rozwiniemy, żeby wyglądał bardziej przyzwoicie. No dobra, przyjmijmy go sobie. Teraz, ważna informacja. Podczas wymiany statków ekwipunek nie jest przenoszony. Przed dokończeniem wymiany przenieść przedmioty. Kontynuować wymianę mimo to. No ja tam zostawiłem jakieś śmieszne rzeczy, nie? My byśmy mogli tutaj teoretycznie przenieść technologię, tylko że ja miałem tej technologii naładowane tyle, że... z braku by miejsc, dlatego rozsądnie było po prostu ją wymontować, nie? Tak, wiem, za często powtarzam, nie. Kontynuujemy wymianę. Przenieść poprzednią bazę frachtowca. Tak. Dobra. Tym oto pięknym sposobem zdobyliśmy... O, wszedłem w mostek, ups. Zdobyliśmy piękny niszczyciel. Niszczyciel w sumie frachtowiec, nie? Zaraz sobie zerknijmy, jak on tu nam wygląda. Oczywiście tej przestrzeni sobie dodamy zaraz, ale to za chwileczkę. Muszę sprawdzić, ile mam grodzi towarowych, czy nie będziemy musieli ich troszeczkę nafarmić. Najpierw chciałbym zobaczyć, jak on wygląda. Elementy i ulepszenia bazy. No pięknie, tu mamy wszystko odblokowane, więc to nie będzie problem. Tutaj wszystko mamy odblokowane, więc też jest ok. Czerwony, czarny i biały tylko mam odblokowane, jeśli chodzi o kolory. Ale to tak było, po prostu innych kolorów nie odblokowywałem, nie? Zerknijmy sobie jeszcze tylko na jego wygląd. Goddammit. Zerknijmy sobie tylko jeszcze na jego wygląd. Szkoda, że te wieżyczki, nie? Są zniszczone. Ale mam nadzieję, że one się naprawią, nie? Po jakimś czasie. I te tunele z... Właśnie, jeżeli ktoś by chciał walczyć z frachtowcem, tutaj pięknie widać. Jeżeli chcecie go pokonać, musicie wlecieć w te tunele i zniszczyć generatory tarczy, które tutaj są. Wtedy
bardzo łatwo go będzie już rozdupczyć, nie? Tutaj troszeczkę moich fregat się szlaja. Dużo pirackich. Kilka żywych, jedna latający Holender, czy jak to tam nazwać? Silniki. Antymaterialny mi się mimo wszystko najbardziej podoba. Dobrze. Zerknijmy sobie, czy przeniosło mi bazę. I co? Z grubsza? Z grubsza tak. Tutaj mamy zarządzanie flotą. Tutaj mam koparkę, skaner. Dobra, wszystko jest tak jak miałem na poprzednim frachtowcu. Tak jak widzieliście, spokojnie. Możemy przenieść nasz frachtowiec, się nie martwić, że coś gdzieś tam zgubimy. Afinator, punkt zapisu. Właśnie, punkt zapisu. Możemy chyba sobie zapisać grę już, bo... osiągnęliśmy nasz cel, nie? Jednostka badań nad konstrukcjami. O właśnie, Michael, tego szukałeś, nie? Jednostki badań nad konstrukcjami. Teraz mi się przypomniało. No dobrze, ale jak wygląda nasz kolos po ulepszeniu? No i tak wygląda nasz frachtowiec, kiedy jest w pełni ulepszony. 120 miejsc w przestrzeni magazynowej plus 60 miejsc na technologię. Jeśli chodzi o technologię, no tych 60 miejsc no nie wykorzystamy. Nie ma opcji raczej, żeby nam się to udało. No ale połowę, jakby nie patrzeć, zapchaliśmy, nie? 4000, 5000 zasięg hipernapędu. Nie jest to dużo, ale na upartego byśmy mogli spokojnie przestawić na przykład hipernapęd w sloty super doładowane, co by bardzo mocno zboostowało go, ponieważ wszystkie 4 sloty byśmy wykorzystali. Ale mówię, ja akurat nie skaczę frachtowcem, tego nie potrzebuję, zdobyłem go tylko i wyłącznie dla jego wyglądu, ponieważ jest naprawdę zajebisty, nie? Weźmy sobie, może wylećmy, zobaczmy jak się będzie prezentował z zewnątrz, nie? Nigdy nie miałem okazji go tak na spokojnie sobie poglądać. Ile znajdę oczywiście swój statek. Nie wiem jak to jest do końca. Nie, całkiem ładny rozpęd mamy, więc spokojnie. W sumie byśmy mogli czytać grę. Myślę, że po tym będzie już naprawiony. Zobaczymy, spróbujemy wylądować i przeładować save'a. Trochę mnie irytują te zniszczone działy. Teraz, kiedy już jest nasz, oczywiście punkt odtworzenia się zapisuje, nie? Więc spokojnie możemy go wczytać. Kiedy frachtowiec jeszcze do nas nie należy, ten zapis nie jest stworzony, co daje nam możliwość sprawdzenia jego klasy i w razie czego wczytania. Nie wiem, czy kiedyś to się nie zmieni, więc myślę, że warto próbować, póki jest ta opcja dostępna, nie? O, Golden Vector. Ciekawe, że już moje statki się na nim pojawiły. No dobra. Lećmy i zerknijmy, czy już go naprawili. Najpiękniej jest naprawione. Te wieżyczki petarda, nie? Że w taki sposób będzie go fajniej, lżej obejrzeć. Też jest on na tyle duży, że
Może nam zbraknąć możliwości oddalenia się. Powiem wam, zacnie wygląda. Rozważałem, czy chcę go zamieniać właśnie z wentatorem, nie? Którego posiadałem, ponieważ no, wentator mi się bardzo podobał. Ale muszę przyznać, że to była dobra wymiana. Zdecydowanie tak, nie? Jego wygląd no, jest moc. Słuchajcie, z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś z was poszukiwał frachtowca piratów konkretnie, no dzięki temu poradnikowi jego zadanie stanie się znacznie prostsze. I bez jakichś większych problemów uda mu się to ogarnąć. Co mogę powiedzieć? Ja się cieszę z mojego nowego nabytku, więc zaraz lecę go meblować, a wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.